Konferencja dzisiejsza ma na celu przede wszystkim zmiany kształcenia zawodowego w placówkach prowadzonych przez powiat żarski, czy szkołach ponadgimnazjalnych. Na dzisiejszą konferencję zaprosiliśmy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów gimnazjalnych szkół, a przede wszystkim pracodawców. Model, jaki przedstawi w niedługim czasie Ministerstwo Edukacji, będzie różnił się od modelu kształcenia, jaki obecnie obowiązuje. W związku z tym, nie czekając na to, co będzie 25 lutego w Gorzowie, my jako powiat żarski wyszliśmy naprzeciw temu i z taką konferencję odnośnie modernizacji kształcenia zawodowego dzisiaj się zorganizowali. Jest to pierwsza konferencja, gdyż powiat żarski, w powiecie żarskim będą dwie takie konferencje. Dzisiaj jest Żarek, w najbliższym czasie będzie na terenie Lubska i pracodawcy z terenu Lubska będą wówczas tam zaproszeni. Tak jak powiedziałem, cel modernizacja kształcenia zawodowego. Obecnie młody człowiek wychodząc ze szkoły ponadgimnazjalnej, no można powiedzieć, nie za bardzo trafia do zakładów pracy, dlatego że no, technologia, jaka jest na zakładzie pracy produkcyjna, na zakładzie pracy produkcyjna, odbiega od tego, co się uczy w szkole. Tu jest więcej teorii, więcej tak jakby przewidywań, co może być. Natomiast na terenie zakładu pojawiają się już nowe maszyny, nowe ciągi technologiczne, które wymagają wykształconego młodego człowieka. Dlatego pracodawców poprosiliśmy o to, żeby na tej konferencji również zabrali swój głos, przedstawili swoje potrzeby, swoje oczekiwania. No i moimi kroczkami będziemy dążyć do tego, żeby dopasowywać model kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. On będzie tak się ładnie nazywał model modułowy, kształcenie modułowe do potrzeb rynku pracy. Zanim oficjalnie konferencję otworzy starosta, w dwóch słowach powiem, jaka jest idea tego naszego spotkania. Ja mówię jeszcze raz szerzej opowiem, ale proszę Państwa, nieuniknione są zmiany w szkolnictwie zawodowym. Czekają nas one od 2012 roku. Niemniej dostrzegamy pewne rzeczy tutaj na terenie szkoły. Ja praktycznie jestem u każdego pracodawcy kilka razy w miesiącu. U pracodawcy, z którym współpracujemy, kontaktujemy się z gimnazjami. I wydaje mi się, że nie ma co czekać do 2012 roku. Trzeba po prostu robić krok do przodu. Po rozmowie z panem starostą, po rozmowie z naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym zapadła decyzja, żeby pilotażowo wdrożyć, tak jak tutaj jest napisane, modernizację kształcenia zawodowego w wybranych szkołach powiatu żarskiego. Za chwilę trochę szerzej, na czym to będzie polegać, w wystąpieniach osób, które poprosiły o pomoc. To są przede wszystkim pracownicy i dyrektor oczywiście ODN w Zielonej Górze i pan Stanisław Szelewa, który reprezentuje województwo dolnośląskie. Żary to jest takie pogodnie, serdeczne miasto, jak cały powiat żarski. Projekt modernizacji kształcenia zawodowego w wybranych szkołach powiatu żarskiego w oparciu o kształcenie, koncepcję kształcenia modułowego. Drodzy Państwo, zmieniła się rzeczywistość. Zmienia się bardzo dynamicznie gospodarka. Zmieniają się potrzeby tej gospodarki. A my mamy młodzież, mamy bazę, mamy pieniądze i mamy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak kształcić zawodowo dzisiaj młodzież, ażeby po wyjściu z tej szkoły mogła tą gospodarkę w sposób dobry i mądry zasilić. Jednocześnie jak kształcić, żeby młodzież, która wychodzi z naszych szkół, znajdowała pracę w tej dzisiejszej nowej, nowoczesnej gospodarce. Te pytania zadajemy sobie już bardzo długo, natomiast życie wymusza nas, na nas działania takie, ażeby szybciej z tymi nowościami, z nowymi koncepcjami wchodzić w życie. Drodzy Państwo, tak jak tutaj dyrektor prędzej powiedział, było kilka spotkań, kilka rozmów między nami, tutaj między przedstawicielami ODN-u. No i doszliśmy do wniosku, że skoro mamy to w 2012 roku, to nie będziemy czekać tak długo. Obecnie mamy 8 szkół ponadgimnazjalnych, 8 placówek w naszym powiecie. Po rozmowach ze starostą, wicestarostą, doszliśmy do wniosku, że prowadzimy to, czy będziemy chcieli prowadzić to na razie, tak można powiedzieć, na próbę, co będzie się działo, ile będzie kosztowało, bo tego na razie nie wie dokładnie. W dwóch szkołach, w zespole szkół samochodowych i w Żarach, i w zespole szkół technicznych plus.
Dlatego tutaj na dzisiejszym spotkaniu nie ma przedstawicieli pracodawców z terenu Lubska i tamtej osiedlnej gmin, gdyż, no tak jak powiedziałem, doszliśmy do wniosku, że zrobimy to w dwóch różnych miejscach. Tak jak było wobec tego powiedziane, od tego się nie ucieknie. To będzie, to przyjdzie, już prawdopodobnie wszystko dlatego, tego będziemy wiedzieli, co będzie się dalej działo. Tu pani już nam podpowiada, że już wiemy, co będzie się dalej działo. Jaki to będzie koszt, jaki to będzie, jaka to będzie praca, która czeka nas, no na razie jeszcze do końca nie wiemy, ale myślimy, że przy takim gronie, jak państwo jesteście i przy wsparciu jeszcze większej ilości pracodawców, ten model kształcenia modułowego wraz z współpracą z pracodawcami uda się i będzie funkcjonował. Po pierwsze, analiza wyników naboru do szkoły. I tutaj ukłon w stronę przede wszystkim dyrektorów gimnazjów, bo też po to właśnie między innymi was poprosiłem. Będziemy chcieli przywrócić szkolnictwu zawodowemu jego właściwe miejsce. Proszę państwa, w tej chwili sytuacja wygląda tak, to wynika z analizy wyników naboru do szkoły, że bardzo często szkoły zawodowe, w sensie technikum zasadnicza szkoła zawodowa, są szkołami drugiego wyboru. Czyli nie dostałem się do ogólniaka, to pójdę do samochodówki, może zostanę elektrykiem. Może zostanę elektrykiem. Czy pójdę, nie wiem, do budowlanki, może zostanę murarzem. To jest bardzo niekorzystne. To jest niekorzystne w tym wymiarze, że ci uczniowie niekoniecznie utożsamiają się z tym miejscem, które tutaj są. I często przeszkadzają tym, którzy przychodzą zdecydowanie, żeby zdobyć zawód. Myślę, że tę tendencję można łatwo odwrócić poprzez przede wszystkim solidne poradnictwo zawodowe, stąd tutaj ODN i pani Grażyna Łukasz ze swoim wystąpieniem. Można to odwrócić poprzez ciekawsze zajęcia praktyczne, o tym za chwilę, które w szkole, no co tu dużo mówić, w każdej szkole, no wyglądają jak wyglądają. A przecież ten proces wyboru zawodu, który powinien co prawda zacząć się właśnie od zdobycia informacji, od tej teorii, gdzieś powinien się skończyć na praktycznej próbie. Czy rzeczywiście ja jak dotknę tej blachy, to ona mnie rajcuje? Czy rzeczywiście jak ja pójdę i zacznę mieszać tę mąkę, to będzie to, co chcę robić? Czy jak ja zacznę układać ten mur, to będzie to, co mi odpowiada? I te właśnie pomysły stamtąd wzięte przyświecają temu mojemu pomysłu na poradnictwo zawodowe. I wrócę jakby jeszcze do tej myśli. No cóż nam po kształceniu zawodowym, jak to odzyskać adeptów, jak adepci o nim nic nie wiedzą? Czy uczeń dzisiaj powiedziałby, co to jest zawód mechatronik, na czym on polega i jakie zadania zawodowe się wykonuje? Czy tak gimnazjalistów zapytali? Ja bym powiedziała więcej. Dorosłych popytali, nie związanych z kształceniem zawodowym, ciekawe co nam powiedzą.